Takie słowo, wiecie, które chciałbym dzisiaj przeczytać i podzielić się z wami, ono jest zapisane z Ewangelii Jana, to jest 15 rozdział. Dobrze jest to znane miejsce Słowa Bożego i też tak mogę powiedzieć, że to słowo tak dotarło, kiedy też czekałem, co mógłbym przeczytać, czym mógłbym się podzielić z wami, to właśnie o tym trwaniu, żeby trwać w Zbawicielu, żeby być w Jezusie Chrystusie, że to jest naszym powołaniem jako dzieci Bożych na tej ziemi, żeby żyć w Nim. Amen? Można by było zadać pytanie, czy trwamy w Nim? Czy jesteście w Nim? Czy gdyby Ciebie ktoś tu dzisiaj wywołał, albo by ktoś poprosił, no, żeby ci osoby, te osoby, które są tego pewne, żeby podniosły rękę. Ilu by nas podniosło rękę w tej świadomości, że należę do Pana Jezusa Chrystusa i jestem w Nim? Czulibyście się może zakłopotani, ale wiecie, to też myślę, że świadczy o tym, że cały czas jak gdyby potrzebujemy więcej tej Bożej obecności, że Słowo Boże w innym miejscu mówi, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I my tych rzeczy nie widzimy, o których często mówimy na gruncie Słowa Bożego, ale my je możemy przeżywać. I one są realnością i to wszystko, co zostało dla nas przygotowane. A do tego potrzebujemy właśnie tego, co tutaj ten 15 rozdział Ewangelii Jana mówi, żeby być w Nim. I może przeczytamy to słowo, może cały ten 15, może do 16 wiersza. 15 rozdział do 16 wiersza. To mówi sam Pan Jezus. Była taka chwila, był taki czas. Właściwie można powiedzieć, że wiecie, takie szczególne przesłanie, właśnie to, co będziemy też tutaj czytać z tego 15 rozdziału, to się rozpoczyna już od tej Paschy, którą Pan Jezus wspólnie spożywał z uczniami. I potem właśnie aż, można powiedzieć, do 17 rozdziału są takie szczególne, ważne rzeczy, które wynikają z tej bliskiej społeczności z Panem. To była ta dwunastka uczniów, która najpierw była na tej wieczerzy z Panem Jezusem. On im tam wtedy umył nogi. Potem jest to wskazanie zdrajcy. Wychodzi w nocy Judasz z tego spotkania. Nie wszyscy wiedzieli, o co chodzi po prostu. A potem Pan Jezus właśnie w tym 14 rozdziale mówi, niechaj się nie trwoży serce wasze. On już im tak wiele też wcześniej powiedział o tym, że musi odejść, że umrze śmiercią męczeńską, ale do nich to ciągle nie docierało. I potem w tym 14 rozdziale też jest bardzo dużo na temat Pocieszyciela, Ducha Prawdy. I że Pan Jezus mówi, że On go pośle, Ducha Prawdy, który przyjdzie, którego świat nie zna, bo go nie widzi, ale że On pośród tych uczniów przebywał. I myślę, wiecie, że oni też po części to rozumieli, coś łapali, coś przyjmowali, ale Pan Jezus i tak, czy oni to rozumieli do końca wszystko, czy tego nie rozumieli, to On im przekazywał pewne bardzo głębokie prawdy. Amen. Wiecie, bardzo głębokie rzeczy, które w mniejszym czy większym stopniu do nich docierały, ale oni to słyszeli. Duch Święty pracował nad nimi i tak jak z tą roślinką, wiecie, że nie idzie zauważyć, kiedy ona dokładnie rośnie, ale kiedy ona ma deszcz, kiedy ma słońce, to wiecie, to powoduje, że ona rośnie, nawet kiedy my tego nie widzimy. I Pan Jezus też się tym jak gdyby nie zniechęcał, nie zrażał. Zresztą On sam powiedział, że jeszcze ma im wiele do powiedzenia, ale że oni jeszcze teraz tego znieść nie mogą. I On im mówił, i On był tego świadomy, że na pewno w różnym stopniu to do nich dociera, ale On im mówił. Mówił to, co jest istotne, co jest ważne, bo On wiedział, że kiedy Duch Święty przyjdzie w dniu Pięćdziesiątnicy, to tam jest też, tutaj też to jest wspomniane, że On przypomni wszystko, co wam mówiłem.
I widzę, że wiele razy właśnie w taki sposób to działa, że my czytamy i nawet niekiedy może nie jesteśmy takimi chętnymi, nie jesteśmy takimi sposobnymi, nawet w pewien sposób musimy się zmagać, żeby się skupić na tym wszystkim. Ale wiecie, jeżeli tylko czytamy, jeżeli tylko słuchamy, to ten Duch Święty, którego nie widzimy, a który mieszka w nas, to on w swoim czasie to słowo może ożywić w sercu każdego z nas, może je przypomnieć, może je włożyć jako taką niesamowitą pewność w nasze serca. I wiecie, i tego my potrzebujemy. I Pan Jezus powiedział tak: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja potem jeszcze będę czytał dalej, ale takie teraz pewne myśli mi się nasunęły. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu. My znamy słowo. I chciałbym coś powiedzieć, żeby to umieć w taki sposób właściwy rozgraniczyć. My znamy słowo, wiele razy wiemy, jak trzeba postępować, jak trzeba się zachowywać, a z drugiej strony nie żyjemy tak. Zgodzicie się z tym, że nie zawsze to, że znamy słowo, jest gwarancją tego, że będziemy dokładnie tak żyć, jak to Słowo Boże mówi. Że odczuwamy, że brakuje nam siły i mocy, żeby żyć tak, jak Słowo Boże mówi. Że wiemy o tym Słowie, nawet moglibyśmy powiedzieć, gdzie to jest napisane. Nieraz to słyszeliśmy, gdzieś to wpadło w nasze serca, ale jednak życie idzie w drugą stronę. Jak gdyby są to takie rozbieżności. I człowiek, po prostu myślę, że wiele razy podejmuje taką próbę i stara się, i chciałby, żeby to słowo wypełnić, żeby ono się stało. To może dotyczyć różnych dziedzin, aspektów naszego życia. Ale gdyby tak szczerze na to wszystko się tak do końca popatrzeć, to by trzeba było powiedzieć, ale to chyba nie jest tak, jakby sobie Pan tego życzył. Że to czegoś w tym brakuje. Czegoś w tym brakuje. Że to nie wypływa jak życie. Jest po prostu takie trochę staranie się, przymuszanie, ale z drugiej strony człowiek nie ma w tym takiej autentycznej i pełnej radości, o której też tutaj słowo potem mówi w tym 15 rozdziale. I myślę, że jednak, wiecie, bardzo tak jasno też to widzę, że jednak wiele rzeczy my robimy sami ze siebie. I potrafimy sobie to wytłumaczyć, że to tak być musi, że to wszystko pasuje, że inni są jeszcze gorsi, inni to w ogóle nawet się nie starają i zostajemy na takim etapie. A ja myślę, że cały czas chodzi o to, czy ty trwasz w Jezusie, czy ty nie trwasz w Jezusie. Czy jest to dla ciebie coś, co jest takie szczególne, po prostu, że masz swoje życie przed Panem w taki sposób zorganizowane, że wiesz, że bez tej podstawowej społeczności z Panem, która powinna każdego dnia mieć miejsce w twoim życiu, gdzie powinien być taki czas, że ty się oddzielasz, potrafisz wszystko zostawić, że po prostu chcesz być tylko z Nim, że chcesz być tak długo, aż nakarmisz swoją duszę, aż to słowo przemówi do ciebie. Po prostu ja w takich kategoriach rozumiem to trwanie. I znowu można by było powiedzieć, że nie zawsze nam to tak łatwo wychodzi. I już to, co powiedziałem wcześniej, że widzę, że jednak tak jak w tym świecie, wiecie, żeby coś osiągnąć, żeby coś mieć, trzeba wiele razy wielką cenę zapłacić. Trzeba zapłacić cenę ze swojego czasu, trzeba cenę ze swojego jak gdyby zdrowia, po prostu życia, po prostu trzeba to swoje życie jak gdyby na coś poświęcić.
czy to będzie na jakiś sukces w pracy. Po prostu musisz się gdzieś wykazać, musi po prostu być cię gdzieś widać, musi ciebie to coś kosztować. Po prostu to może nawet boleć, po prostu. Ale jak potem, wiecie, błogi jest owoc, kiedy ty coś osiągniesz, ty wiesz, ile cię to kosztowało, ale jest to faktem, jest to realnością. Po prostu coś zrobiłeś, coś posiadłeś, czy zbudowałeś dom, czy osiągnąłeś jeszcze sukces w jakiejś innej dziedzinie, czy cenią ciebie w pracy, jesteś dobrym fachowcem. Po prostu był czas, że musiałeś wiele poświęcić, żeby się tego nauczyć, żeby stać się dokładnym, żeby po prostu nie robić byle jak. Tego jak gdyby nie dało się opanować w jednej chwili, ale przez takie wytrwałe dążenie w jakimś określonym kierunku, że wytyczyłeś sobie cel, że w twoich myślach i pragnieniach było takie marzenie, że takim chcesz być, że to chcesz osiągnąć i na pewno wiele razy nie udawało ci się, ale to wytrwałe dążenie, jak gdyby ciągłe patrzenie na ten cel pozwoliło ci to osiągnąć. Niekiedy byłeś tego mniej świadomy, niekiedy mniej, ale gdzieś tam właśnie to pragnienie, ta tęsknota była w twoim wnętrzu i to pójście w tym kierunku sprawiło, że po jakimś czasie zaczynasz widzieć właśnie ten owoc. I ja myślę, wiecie, powiem tak, że bez tego czasu, który Bóg chce, żebyśmy spędzali tylko z Nim, i żeby zrobić wszystko ze swojej strony, żeby mieć ten czas. Jak sobie to zorganizujemy? To już zależy od nas. Jednemu pasuje taka pora, innemu znowu inna. Jeden jest rano taki sposobny, on się budzi, już jest pełen energii, już go wszystko cieszy. A inny, żeby wyjść na obroty, to on potrzebuje, wiecie, dużo, dużo więcej czasu. Inny znowu wieczorem na przykład potrafi do pierwszej, do drugiej w nocy siedzieć, a niektórych już o dziewiątej wieczorem tak ścina, że oni są do niczego już niezdatni po prostu. Oni są już tak zmęczeni, że ja na przykład mogę tak powiedzieć, choćby na przykładzie swoim i szwagra, Zbyszek Urbaniak z Teen Challenge. Wiecie, on kiedy przyjeżdża do nas, to z nim można by było siedzieć do pierwszej, do wpół, do drugiej. Im dłużej siedzimy, to on ma więcej tematów i więcej mógłby rozmawiać, im więcej mógłby dyskutować. A mnie to już tak widzę męczy, że nieraz próbowałem się, no żeby to tak dobrze wyglądało, on jako gość i żebym ja o dziewiątej nie poszedł spać, a on tam potem sam siedzi, czy zajmuje się czymś, to ja widziałem, że wiele razy musiałem się jak gdyby zmusić do tego i potem następowało jakieś przełamanie i potem już też mi to jakoś tam szło, że mogłem być na przykład trochę dłużej. Ale w moim życiu jednak było tak, że lubiłem często czy w nocy stanąć, czy wcześniej rano. Teraz też znowu jakoś to inaczej wygląda. Jest to związane z tym nieregularnym trybem pracy, że nie każdy dzień wygląda jednakowo. Ale bez względu, wiecie, na te okoliczności, to ciągle jako dziecko Boże odczuwam to pragnienie, że muszę mieć ten czas, żeby być tylko z Panem, żeby nakarmić swoją duszę, żeby to słowo dotarło do mnie, żeby ono wpłynęło do mojego serca. I kiedy ono wpłynie, kiedy ten czas jest na to poświęcony, jest to taki czas, który trzeba oddzielić od innych rzeczy, to ja widzę, to Pan przychodzi, to On daje dobre rzeczy. I też mógłbym powiedzieć o Benjaminie, mama tutaj dzisiaj jest. Jak bardzo mi się to podobało, kiedy oni się już potem z Magdzią pobrali i kiedy teraz ostatnio byli na święta, to ja widzę, jak on bardzo sobie, wiecie, pilnuje tego czasu modlitwy. Też bardzo lubi wcześnie wstać i patrzę się, bo to słychać, prawda? Że on sobie tak bardzo tego pilnuje, tego czasu na modlitwę. Wiecie, dlaczego to robi? Bo ma taką potrzebę, bo ma tęsknotę w sercu, bo tego Pana Jezusa tak miłuje, że chce spędzać z Nim czas. I tutaj Pan Jezus w taki prosty sposób mówi do swoich uczniów: trwajcie we mnie, a ja was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu. Wiecie, wydawałoby się, że jesteśmy zdolnymi ludźmi, że tak wiele potrafimy, że mamy taką wiedzę, że potrafimy sobie pewne rzeczy zorganizować, potrafimy je uczynić. A jednak Pan Jezus mówi, że jeżeli chodzi o Jego Słowo, Jego Królestwo, to chociaż my pewne rzeczy możemy wiedzieć, możemy znać, jeżeli to nie będzie wypływało z tej społeczności, z tej autentycznej więzi, z tego przeżywania Jego obecności, to w Jego oczach
to są martwe rzeczy. Wiecie, coś, co nie jest czynione z inspiracji Ducha Bożego, z Bożej obecności, z Bożej siły w naszym życiu, my możemy i inni, nawet patrząc się wokół nas, mogą nas wysoko oceniać. Ale ja widzę, tak jak Pan Jezus tutaj powiedział, że to, co nie jest z Niego, po prostu to Jemu nie przynosi chwały. I Pan Jezus to tutaj tak bardzo mocno podkreśla, to trwanie w Nim. Trwajcie we mnie, a ja w was. Potem piąty wers mówi, ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość, takie zbierają i rzucają ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Może teraz tu znowu się jeszcze na chwileczkę zatrzymamy. Jeśli we mnie trwać będziecie. I teraz tutaj w tym momencie Pan Jezus to poszerza. Bo tutaj każdy mógłby jakieś swoje rzeczy po prostu wnieść i powiedzieć. Trwać w Jezusie. Każdy by mógł powiedzieć coś ze swojego zrozumienia. A Pan Jezus tutaj dodaje, i słowa moje w was trwać będą. To już troszeczkę zmienia postać rzeczy, prawda? I znowu, gdybyśmy się zatrzymali i tak spróbowali przeanalizować taki jeden z wielu dni, których przeżywamy tutaj na tej ziemi. Jak to jest z tym słowem w naszych sercach? Może rano nawet sobie czytaliśmy, ale potem jest taki nawał tych obowiązków. Tutaj coś od ciebie chcą, tu jeszcze coś się wydarzy, tam jeszcze coś ma miejsce, tu o czymś zapomniałeś, a przypomniałeś sobie, że to trzeba zrobić, bo to dzisiaj ostatni na przykład termin albo czas. Ktoś jeszcze jest chory, jeszcze jakieś inne doświadczenia. I tak gdyby wydawało się, że człowiek nagle zostaje bez tego słowa, że to wszystko gdzieś umkło, gdzieś po prostu gdzieś tego nie ma. I może niekiedy to tak wyglądać, wiecie? Ale myślę, że jeżeli był ten prawdziwy czas spędzony z Panem, taki, żeby się wyciszyć, żeby to słowo spłynęło do naszych serc, wiecie, to ono tam jest. To ono tam jest, bo o tych rzeczach, w których żyjemy, my też musimy myśleć. Ale ono tam jest. I Pan Jezus tu mówi piękną obietnicę, że jeżeli we mnie trwać będziecie i słowa moje was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Ale z drugiej strony też widzę, że jeżeli do tego naszego naczynia, naszego życia przestaniemy dolewać, przestanie dopływać Słowo Boże, wystarczy, że coś zaniedbasz. Jedno nabożeństwo, drugie nabożeństwo, po prostu wielość zajęć, wielość spraw i nagle ja to tak odczuwam, że zaczynam przeżywać pustkę w swoim wnętrzu. Po prostu taką jałowość, że niby wszystko jest w porządku, ale mnie brakuje tego najważniejszego. I znowu wtedy wiem, i też bym mógł tak od tej praktycznej strony powiedzieć, że wtedy jak gdyby w ramach już takiej doraźnej pomocy robię coś takiego, że na przykład zostawiam wszystko i latem to było, że biorę rower i jadę gdzieś tak sobie dalej, żeby po prostu sobie pobyć, spędzić sobie taki czas. Ktoś by mógł powiedzieć, no dorosły chłop, prawda, roboty wokół domu jest tyle, a on potrafi wszystko zostawić i jedzie sobie gdzieś. Ale ja wiem, że ja tego najbardziej potrzebuję. I kiedy mam ten czas i przeżywam tą Bożą obecność, wiecie, to i ta robota zupełnie inaczej wygląda. A tak to tak, jak gdyby w tym wszystkim się męczysz. Ty wiesz, że to trzeba zrobić, ale taki jesteś jakiś gnuśny, leniwy. A kiedy ta siła od Pana przychodzi, ta Boża obecność, to wszystko inaczej wygląda. I to jest tak może doraźnie robione, bo to wiadomo, że człowiek nie jest tego w stanie robić każdego dnia, bo niekiedy czas i nasze obowiązki i okoliczności życia na to nie pozwalają. Ale wiecie, w tym wszystkim, ja widzę, my się musimy uczyć, jak sobie to organizować, jak ten czas taki szczególny, wyjątkowy, jeżeli on jest najważniejszy, jeżeli on ma być tym pierwszym, to ten czas, który my poświęcamy na te rzeczy, to on też musi być wyjątkowy, to on też musi być szczególny, to on musi być w tym pierwszym miejscu, tym jedynym miejscu, to on musi być tym pierwszym. Wiecie, i on nas pociąga
tą swoją miłością. My możemy to zlekceważyć. Bóg mówi raz i drugi, ale ty to możesz zostawić. Ty możesz znaleźć właśnie to wytłumaczenie, że teraz masz to, teraz masz tamto i nagle ci się to wszystko rozmywa. I zaczynasz chodzić w tej pustce, poruszasz się, ale to już nie jest to życie. Ja mówię do tych, którzy się narodzili z ducha, którzy wiedzą, ile radości sprawia Słowo Boże. Wiecie, i tego sobie musimy pilnować. Bo jeszcze jednej ważnej rzeczy tutaj w tym miejscu nie dotknęliśmy, że jest przeciwnik, prawda? O którym jest powiedziane, że jest kłamcą. I widzę, wiele z tych tłumaczeń, które on nam podsuwa, to są czyste kłamstwa, żeby nam zabrać społeczność z Panem. On potrafi tak sprytnie podejść, tyle racji przedstawić, że to wszystko bardzo dobrze wygląda, ale dalej masz pustkę w swoim wnętrzu. Dalej nie ma tej Bożej obecności. To Słowo w tobie nie przebywa. Po prostu z tymi swoimi myślami chodzisz i męczysz się. Wiecie, wierzę, że nie o taki rodzaj życia Bogu rozchodzi się w życiu Jego dzieci. Że Pan Jezus chce, żebyśmy trwali w Nim i żeby w nas przebywało Jego Słowo i tu potem nic dodać, nic ująć. Proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Popatrzmy się jeszcze w tym miejscu na Pana Jezusa. On Syn Boży, w którym Duch Boży w całej pełni przeżywał. Ale jako człowiek mający duszę, po prostu on potrzebował czasu i wiele razy w Ewangeliach jest powiedziane, że zanim uczniowie się obudzili, to on już był dawno gdzieś w szczególnym miejscu, gdzie się modlił. A niekiedy było tak, że całą noc spędzał na modlitwie. Kiedy miał wybrać 12, ja myślę, że on już wiedział wcześniej, którzy to mieli być, ale potrzebował jeszcze takiego potwierdzenia jako człowiek. I wiecie, idzie to znaleźć w Ewangelii. Ja to tak sobie pokojarzyłem, tak? No bo to była jedna z najważniejszych decyzji w jego służbie, prawda? I on potrzebował mieć taką, jako człowiek z jednej strony, jako Syn Boży, jako Bóg i jako człowiek, bo to było w nim. To on potrzebował mieć tą zupełną pewność, tą stuprocentową pewność. I tam jest powiedziane, że całą noc spędził na modlitwie. Wyszedł gdzieś na górę i tam był całą noc. Syn Boży potrzebował takiego czasu, żeby się nie pomylić, żeby mieć taką jasność. I kiedy potem przyszedł, to tam jest powiedziane, wybrał i powołał ich 12 i są wymienieni z imienia. I Pan Jezus mówi o tej miłości. I on to też nie robił, można powiedzieć, jak gdyby tylko z obowiązku, ale można powiedzieć jeszcze w inny sposób można byłoby to ująć, że on przyszedł z nieba, prawda? Przyszedł na tą ziemię i w nim była ta świadomość nieba, tego, co tam było. I tutaj on przeżywał, można powiedzieć, na pewno moglibyśmy to powiedzieć, że to życie i ten napór ze strony świata i tego świata religijnego, on na pewno bardzo mocno to odczuwał. On odczuwał i przeżywał udręczenie, a przecież wiedział, że u Ojca tam w fale to on miał zupełnie jak gdyby inną pozycję i czegoś takiego nie przeżywał. Ale tutaj jako człowiek na tej ziemi on to przeżywał i on potrzebował, wiecie, jak Syn Boży, a potrzebował takiego czasu, żeby mieć komfort dla swojej duszy, gdybyśmy to ujęli takimi innymi słowami, gdzie by mógł odpocząć, wiecie, od tej wielkiej odpowiedzialności, od tego zmagania się z tą ciemnością, żeby być tylko z Ojcem, żeby znowu ta niebiańska obecność go w całej pełni wypełniała, żeby w tym mógł odpoczywać, żeby mógł się tym rozkoszować, bo wiedział, że znowu, kiedy pójdzie od poranku, to tam będzie wiele różnych sytuacji, będzie tam wiele potrzeb i to go bardzo wyczerpywało. I nawet w tym względzie on umiał zadbać o uczniów, kiedy byli cały dzień, służyli, po prostu usługiwali ludowi, to on potem potrafił gdzieś ich wyprowadzić na osobność, aby odpoczęli. I to my cały czas mówimy jak gdyby w jednym temacie, mówimy o trwaniu w Bożej obecności i czy my za tym tęsknimy? Czy jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy dzisiaj?
Czy chcesz więcej? Czy to, co masz, ci wystarcza? Czy zrobisz, czy podejmiesz jaką decyzję dzisiaj ze swojej strony, żeby mogło się to zmienić, żebyś miał więcej z tej Bożej obecności? Bo wiecie, wtedy powiem, ten problem owocu nie jest problemem, bo jeżeli człowiek ma, tak, Pan Jezus też powiedział, ma w sobie tą Bożą obecność i ona jest, i Bóg przez swojego Ducha dodaje i dodaje i dolewa, to wiecie, to ja wierzę, że nie ma problemu w tym, żeby Bóg nas mógł używać, żebyśmy mogli być świadectwem. Nawet jeszcze dzisiaj rano rozmawiałem z Marcinem, synem Darka. On pojechał do pracy, dzisiaj pracuje, ale mówił mi o pewnych swoich planach w tym nadchodzącym tygodniu i ja go tak zachęcałem. Ja mówię, no to żebyś potem też się dzielił słowem, świadectwem. I on tak na chwilę się zatrzymał i mówi, wiesz co, ale to płynie samo. Zauważyłem, że jak kiedyś mi to przychodziło z takim większym trudem, że raczej tak wolałem, żeby się gdzieś skryć, żeby nic nie powiedzieć, to mówię, wiesz co, teraz w pracy to po prostu my coś robimy z tymi współpracownikami, a ja im zaczynam świadczyć, a ja im zaczynam mówić, albo słowo im zaczynam cytować, albo mówię, innym razem znowu było tak, że zaczynam śpiewać pieśń, chociaż blisko mnie jest jakiś współpracownik i mówi, i ja się nie krępuję, ja się tego nie wstydzę. Wiecie, to mnie też tak rozradowało i tak sobie tutaj przed nabożeństwem dzisiaj stanęliśmy i tak na schodach rozmawiamy. Wiecie, co to jest? To jest właśnie to trwanie w Jezusie, prawda? Że to płynie spontanicznie, że to wypływa z Jego wnętrza, dlatego że z obfitości naszych serc będą mówić nasze usta. I Pan Jezus tutaj mówi i o miłości, i On nas wzywa do tej społeczności z Nim, do tej społeczności w miłości. Ja może przeczytam dalsze wiersze. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. I ja myślę, że wszyscy ci, którzy tego doświadczają, to mogą powiedzieć, że to rozradowanie się w Panu jest taką radością z tej społeczności, którą my możemy mieć z Nimi, kiedy jesteśmy użyteczni w Jego rękach i kiedy my przynosimy ten owoc. Ja wam powiem, że to jest najwyższy rodzaj radości. Z tego, co ja przeżywam, to ja już wtedy niczego więcej nie pragnę, niczego więcej nie chcę i wierzę, że nie ma niczego więcej ponad to, niż to, co mogę przeżywać i to, co wynika z tej społeczności z Panem. To jest coś, co mnie w zupełności syci, co mi w zupełności wystarczy. I tu Pan Jezus mówi, to wam powiedziałem, aby radość moja była w was. To, co im wcześniej dotychczas powiedział o tym trwaniu, o tym byciu w Słowie, o tym zachowywaniu Słowa, o to, że my to możemy zrobić, że my tego powinniśmy pilnować, że jeżeli w tym będziesz, na tym się skupisz, to wszystko, co Bóg obiecuje przez Pana Jezusa Chrystusa tutaj w tym miejscu, w tym słowie, będzie twoim udziałem. To należy do tego. I Pan Jezus mówi, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Po prostu w tym masz wszystko. Takie jest przykazanie moje. A potem Pan Jezus przychodzi. Wiecie, kiedy to wszystko ma miejsce, to myślę, że to idzie też w takim kierunku, że ta, ujmę to bardzo prosto i krótko, wiecie, że ta Boża obecność w nas daje taką siłę i taką moc, że my możemy innych naszych braci i siostry miłować. I chociaż są sytuacje, gdzie jesteśmy narażeni, że jesteśmy w różny sposób dotykani, jest to poddawane testom, próbom, żeby oddać złe za złe, żeby mieć złe myśli, żeby chodzić w takim nieprzejednaniu, żeby temu drugiemu też pokazać, żeby się zrewanżować. To wiecie, właśnie to trwanie w Panu daje siłę, żeby miłować, żeby błogosławić ze serca. To naprawdę nie jest w nas. Jeżeli my to mamy od Pana, to jest autentyczne. To wtedy nie musimy jak gdyby wybierać takich miejsc, żeby się z tymi danymi ludźmi nie spotkać, z którymi po prostu coś nam nie pasuje. To człowiek jest takim, można powiedzieć, dyplomatą, że nie chce pokazać, że ma coś, a z drugiej strony nie chce się spotkać, no to woli gdzieś obejść albo tak jakoś gdzieś w drugą stronę się popatrzeć. Chociaż też, ja bym powiedział, że to też nie jest takie do końca, bo niekiedy ktoś to może robić nieświadomie, a ta druga osoba to odczyta, a on się ze mną nie chce spotkać. I on nawet nie popatrzył w moją stronę. Wiecie, to są takie bardzo, jak gdyby nie do końca
jasne sprawy, które niekiedy zawsze jednoznacznie można odczytać. To się dzieje gdzieś tam w skrytości naszych serc. Ale ważne jest, żeby być otwartym i czystym przed Panem. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Jest to też tutaj niesamowite, że wszystko, co on od Ojca słyszał, ja myślę na temat tej społeczności, jaką można mieć z naszym niebiańskim Ojcem, to Pan Jezus im to wszystko przekazał. Że, wiecie, tak jak jest napisane w liście do Hebrajczyków, to się dosłownie wypełniło, że kiedyś właśnie lud izraelski miał tylko wstęp do tej pierwszej części przybytku, do miejsca najświętszego. Wstępował kapłan tylko raz w roku, raz w roku. I jeszcze musiała być złożona ofiara i jeszcze był za nogę uwiązany, bo nikt nie chciał umrzeć, gdyby on tam, mogło się tak zdarzyć, że on tam mógł zostać w tym najświętszym miejscu. A teraz mamy taką możliwość, że wiecie, że każdy może w ten szczególny rodzaj Bożej obecności. Po prostu każdy może w tym być. My niekiedy komuś możemy zazdrościć. Patrzymy się na innych ludzi wierzących i myślimy sobie tak, no ten człowiek, to on coś takiego ma, on tak żyje z Panem i służba i to. Wiecie, ale to jest złe myślenie. Ty możesz mieć to samo, ale w takim wymiarze, jak Pan to ma dla ciebie przygotowane. Ta obecność Pana Jezusa, ta Jego miłość, ta, która nasyciła tego, któremu tego zazdrościsz, On takim samym chce być dla ciebie. Podejmij kroki, zrób kroki wiary, zacznij spędzać z Nim czas, zacznij Go szukać. Wiecie, On nie da się szukać na próżno. On przyjdzie, On wypełni twoje życie. I jeszcze myślałem jeszcze o takich innych rzeczach w tym miejscu, że teraz mówimy o tej pozytywnej stronie, żeby trwać, żeby być, że jesteśmy do tego zachęcani, że On nas pobudza, że On nas ciągnie, ale są rzeczy niekiedy, które nam przeszkadzają, że z pewnymi rzeczami, wiecie, my nie możemy w tej społeczności być. Po prostu my musimy coś zostawić. Może to jest grzech. Prawda? Ja myślę, że najczęściej, na pewno, jeżeli my nie potrafimy i nie wchodzimy w tą Bożą obecność, to ja myślę, że my gdzieś nie potrafimy zrezygnować. To mogą być rzeczy, które nawet mogą nie być takie złe, ale w oczach Bożych one są grzechem. I człowiek nie może wejść w tą Bożą obecność. Bóg nigdy nie pobłogosławi grzechu, jeżeli człowiek już o pewnych rzeczach wie. Jeżeli ty pewnych rzeczy nie będziesz chciał zostawić, nie będziesz się chciał od nich odwrócić, to nigdy nie będziesz mógł jak gdyby z tej pełni radości, z tego pełni Bożego pokoju, z tej pełni radości korzystać, dopóki pewnych rzeczy po prostu w swoim życiu nie zrobisz z tym porządku. Po prostu pewne rzeczy co jakiś czas. Wiecie, trzeba zrobić taki remament i porządek. To jest tak jak w życiu. Po prostu ciągle się coś znosi do tego naszego domu, ale po jakimś czasie trzeba po prostu znowu zrobić porządek. Trzeba niektóre rzeczy wyrzucić, bo one się już nie nadają. One są już starsze, one tylko nam zajmują miejsca. I tak samo i w życiu naszym, wiecie, pewne rzeczy, co jakiś czas trzeba się tak zatrzymać. Co mi przeszkadza? Co mi zabiera mój czas? Co sprawia to, że w moim sercu nie ma tyle tęsknoty po tych Bożych rzeczach? Co muszę zostawić? Wiecie, i ja myślę, że nie musimy się zbytnio wysilać, ale Pan, wiecie, tak bardzo wyraźnie nasze sumienie nam powie. Wiecie, jeżeli nie ma rzeczy, które musimy zmienić, to chwała Bogu, po prostu tylko być bliżej, być więcej z Nim.
Ale jeżeli wiemy, a nawet ja myślę, że niekiedy to jest tak, że człowiek się nawet boi, bo nie chce czegoś się, jak gdyby z czegoś zrezygnować i woli jak gdyby sprawy nie postawić jasno i uważać, że wszystko jest w porządku. Ale tak naprawdę gdzieś tam w sumieniu czujesz, że tej i tej rzeczy trzeba się pozbyć. Od tego trzeba się odsunąć. To trzeba zostawić. I myślę, że właśnie Bóg w taki sposób pracuje, że On nas chce mieć tylko dla siebie, ale to jest jak gdyby dobrowolna uległość z naszej strony. Wiecie, tego się nie czyni. Bóg tego nie czyni na siłę. On cię do tego nie zmusi. Ty będziesz chciał iść w drugą stronę, a On cię będzie tak, tego osiołka. Im bardziej tam pójdziesz w drugą stronę, to On bardziej cię będzie ciągnął. Jest w tym wszystkim Boże miłosierdzie, że Bóg dotyka, że Bóg mówi, ale decyzja jest po twojej stronie. To ty odpowiadasz, jakiego rodzaju życiem chcesz żyć, za czym chcesz iść, na co chcesz jak gdyby swój czas oddać. A wszystko właśnie jest to związane z tym, o czym dzisiaj mówimy. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama ze siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Wiecie, jeszcze jedno takie miejsce bym przeczytał, jest dużo na ten temat, ale w liście Jakuba jeszcze jest powiedziane, tam to jest tak ujęte już z tej perspektywy i z tej pozycji człowieka, który wszedł w to Boże odpocznienie, w to trwanie. I tu Jakub, on mówi o pewnych rzeczach, które trzeba zostawić. Wiedzcie tu, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Ja powiem, że w tym miejscu dotykamy bardzo praktycznych rzeczy. Wiecie, widzę, że wiele razy człowiek przez swoje mówienie może stracić społeczność, to, co jest takie szczególne, cenne przed Panem. Że człowiek jak gdyby nie potrafi zamilknąć, nie potrafi kontrolować swojego języka. A jeżeli żyje w bojaźni i pilnuje swojego języka ze względu na Pana, to ja widzę, wszystko też to służy temu, wiecie, aby swoją relację z Panem umacniać. Że człowiek gdzieś tam w swoim wnętrzu zastanawia się, no w różny sposób, ale czy to przyniesie Bogu chwałę, czy Bogu nie przyniesie to chwały, czy to jest właściwe, czy to jest niewłaściwe. I jak gdyby to nasze trwanie i to ta społeczność nasza z Panem, wiecie, jest też ściśle związana z naszym językiem. Tak Słowo Boże na ten temat mówi. I myślę, że wiele razy, wiecie, to są te otwory, że my nie kontrolujemy naszego języka, przez które wycieka Boża obecność i czujemy się puści. A im bardziej potrafimy zamilknąć, ale po to, żeby cieszyć się tą obecnością Pana, to ja widzę, że jesteśmy w tym trwaniu zachowywani. I płaci się kolejna rzecz, że miałam być nieskorzy do mówienia i nieskorzy do gniewu. Też ja myślę, że każdy z nas to już wiele razy odczuł, że kiedy pozwolisz, że się rozgniewasz, że potem za tym popłyną słowa, wiecie, to człowiek czuje, że coś stracił. Zgodzicie się ze mną? Że kiedy nie pohamujesz się, wybuchniesz tym swoim gniewem, kogoś zruga, zjedziesz go z góry na dół, po prostu i miałeś tą rację przy tym wszystkim, ale jako dziecko Boże odczuwasz, że coś straciłeś, że to nie pasuje na ciebie, że to tak nie powinno wyglądać. I tutaj Słowo Boże mówi, że mamy być nieskorzy do gniewu. A często za gniewem idą te słowa, które ranią, które są ostre. Po prostu, że komuś nie chcemy coś przepuścić, bo widzimy te niewłaściwe rzeczy u niego. I tutaj Jakub mówi, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. I teraz popatrzcie się, tu jest napisane tak, przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości. Przeto odrzućcie wszelki brud. Wszelki brud. Wszystko, wiecie, co... No właśnie, co ma znamiona brudu. To jest to, na co my patrzymy, co oglądamy, czego słuchamy. Po prostu, bo to są okna naszej duszy, prawda? Przez nasze oczy, przez nasze uszy coś do nas wchodzi, prawda? Coś nas wypełnia.
I tu jest powiedziane, żeby odrzucić wszelki brud, że są takie możliwości, gdzie, że my możemy wybrać sobie miejsce, gdzie będziemy spędzać czas, czego będziemy słuchać. I my to mamy zrobić. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością szczepione was słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. Bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Wiecie, jest to niesamowite, że my tak możemy przeżywać w zgromadzeniu. Widzisz się jak w lustrze, kiedy Słowo Boże jest czytane, ale wychodzisz ze spotkania i ty już masz znowu wszystko to, co żyłeś, zanim tutaj przyszedłeś. I tak jest niedziela za niedzielą. Wiecie, ale to jest ten negatywny, to jest ten zły obraz. To jest tylko ten, który jest słuchaczem, że on zobaczył siebie w lustrze. No i jak zobaczysz wszystkie te rzeczy, które są niewłaściwe, no to cię to w jakiś sposób smuci. Chciałbyś coś zrobić, ale nic więcej w sumie, można powiedzieć, tutaj to słowo mówi, że ten człowiek nie zrobił. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to jest podobny do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. I czytajmy dalej. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. I na tym chciałbym powolutku już tutaj zakończyć. Kto wejrza w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Kto wejrza w doskonały zakon wolności. Myślę, że możemy powiedzieć, wiecie, to jest to umiłowanie słowa. To jest ta radość, która wypływa z tej społeczności, którą człowiek może mieć z Panem. To jest to działanie w tym kierunku, że my każdego dnia tego szukamy, że każdy czas, każdy dzień chcemy po prostu, żeby te rzeczy odbudowywać w swoim życiu, żeby je mieć. I jeżeli tego człowiek zakosztuje, to już nie będzie tylko słuchaczem, ale będzie wykonawcą przez tą obecność Pana w nas, prawda? Bóg będzie czynił te swoje rzeczy. Ale popatrzcie się, jeszcze raz tu jest powiedziane, jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego. Myślę, że w tym liście Jakuba jest najwięcej na ten temat powiedziane, na temat języka. Nie powściągać języka swego, to tu jest powiedziane, a że ktoś taki myśli, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Że jednak musi to iść w parze ściśle z tym, aby nasza mowa była kontrolowana i abyśmy żyli w takiej bojaźni przed Panem.